Hej, cześć, siemanko, z tej strony Bartek i witam w kolejnym odcinku z serii Robimy Serwer Minecraft, w której to robię serwer na Minecrafcie bez żadnych pluginów oraz modów, czyli na Minecrafcie Vanilli. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem sobie taki mały plan, jak zrobienie systemu pieniędzy, czyli waluty na serwerze, ochrony na spawnie, czyli taki spawn protection, tylko na Vanilli. Oraz system prac. Zobaczymy jeszcze, ile z tych rzeczy uda nam się dzisiaj ogarnąć. I tak, jak widzicie, stoję sobie na takim drzewku, a to drzewko zaraz zniknie w pewien bardzo magiczny i prosty sposób, bo oprócz do tego jakby generowania tych płaskich struktur z trawy, które przedstawiłem w 12, czyli ostatnim odcinku, dodałem sobie jeszcze coś takiego jak takie czyszczenie terenu. Taka kostka 7x7 sobie znika i bardzo ładnie czyści teren. Na przykład można sobie tak drzewka bardzo łatwo posprzątać. Siup i nie ma. Kolejne zniknęło. Nie będę się tym jakoś przesadnie bawił, bo to jakby tylko pomaga mi w tworzeniu świata, tutaj generowaniu. O, tutaj widzicie, jakieś były problemy chyba wcześniej jeszcze. To później się tam kiedyś ogarnie oczywiście. I tak, tablicę trochę zaktualizowałem, bo w ostatnim odcinku była zrobiona źle. Spawn jest, jak widzicie, pomarańczowy, czyli w trakcie budowy. World Edit, no można by powiedzieć, że jeszcze niektóre rzeczy dodaję, bo to jest właśnie, chodzi mi o to takie generowanie struktur z jajka nietoperza. Ale no, sam koncept jakby już jest ukończony. Zostały jeszcze teleporty, jakieś darmowe jedzonko, które jeszcze nie do końca wiem, czy będzie w ogóle realizowane tutaj, ale no może mogę wam pokazać, bo w sumie nie wiem, czy ten świat będzie używany jako świat serwerowy, więc i tak mogę to pokazać. Banki przelewy, tak, banki przelewy zrobimy na pewno dopiero, gdy będziemy już mieli ogarniętą walutę, czyli ten scoreboard waluty, to później pokażę. Strefy nie do końca wiem, czy będę robił. Bardziej nie do końca wiem niż to jedzonko darmowe, bo to będzie proste strefy, no będą wymagały już trochę pracy i jakby roboty i pracy to samo w sumie. Dobra, okej, co ja rozmawiam. Kolorowe niki, to zobaczymy jeszcze jak wyjdzie. Podejrzewam, że kolorowe niki są banalne do zrobienia. Nie podejrzewam, ja to dosłownie wiem. Cząsteczki wokół postaci, to jeszcze nie do końca wiem, czy będzie zrobione, bo jakby to powiedzieć, mogą być delikatne lagi. W sensie, nieważne jaki będziecie mieli serwer, to jak przesadzicie z cząsteczkami, to w końcu za którymś, przy którejś ilości tych cząsteczek może być problem i serwer w końcu będzie się wieszał mocno. Waluta to w tym odcinku właśnie się tym zajmiemy, więc możemy nawet to już zaznaczyć tak ładnie na pomarańczowo. Pomarańczową wełną oczywiście, pięknie. Waluta, dobra, w trakcie budowy i sklep. Sklep oczywiście też to jakby się wiąże z tym, z tą walutą, tak samo jak bankowość i przelewy. Także najpierw zajmijmy się pieniędzmi. Pieniądze bardzo prosto jest zrobić na scoreboardzie. Nie będziemy tutaj używali żadnych fizycznych pieniędzy, w sensie jakichś itemków, czy nie wiem, jakbyśmy mieli płacić tak oldschoolowo mocno. Kiedyś na przykład płaciło się w Minecrafcie slime ballami, bo nic innego z nich się nie dało zrobić, więc w sumie były bezużyteczne, a jako że istniały, to były walutą płatniczą. Taka ciekawostka. Więc zamiast na przykład itemków będziemy używali scoreboardów, czyli tablic wyników. Czyli potrzebujemy wpisać komendę scoreboard, objectives, add i tutaj wpisujemy nazwę. Najpierw jest ta nazwa taka jakby kodowa, w sensie w komendach, którą będziecie wpisywać. Później jest typ kryterium, a później ta nazwa, która będzie się wyświetlała graczom na przykład, jak będą chcieli wyświetlić, ile mają tego. Także nazwa ta kodowa pierwsza będzie dla nas najważniejsza tak naprawdę, bo tak jak będzie się wyświetlało, jak będzie nazwana, to tam nie robię jakiejś specjalnie dużej różnicy, czyli scoreboard objectives add i tutaj dajemy nazwę. Ja to po prostu nazwę najłatwiej jak się da, czyli coin, czyli monety. Później typ kryterium. Typ kryterium najlepiej dać dummy, czyli taki jakby manekin. Dummy to manekin, ale powiedzmy, jakby to wytłumaczyć.
Tutaj dummy oznacza to, że nie jest do zdobycia możliwe to w żaden inny sposób niż przez dodanie komendą, co będzie najbezpieczniejszym sposobem na to. I tutaj teraz nazwa, która będzie się wyświetlała, nazwijmy to monety po prostu, tak najprościej. Ok, dodano właśnie ten objective, pieniądze. I teraz pokażę Wam, jak ustawić wyświetlacz tych pieniędzy. Jednym z łatwiejszych sposobów sprawdzania, ile ma się pieniędzy na koncie, będzie po prostu ustawienie scoreboardu na wyświetlanie na liście graczy ilości pieniędzy na koncie. Do tego potrzebna jest komenda scoreboard objectives set display i tutaj mamy bardzo, bardzo dużo różnych miejsc, w którym może być to wyświetlane. Below name, czyli pod nazwą, czyli niezbyt jest praktyczne, bo będziemy widzieć tylko innych graczy, stan konta, a swojego nie będziemy mogli zobaczyć, bo po prostu jak patrzymy nawet na F5, to nie widać naszej liczby pieniędzy, bo nie widać naszej nazwy, naszego pseudonimu. Jest opcja list, czyli tak jak właśnie mówię, na tabeli graczy pod tabem. Sidebar, czyli tutaj po prawej stronie, mniej więcej po środku ekranu. I właśnie dla różnych drużyn można inaczej wyświetlać. Ja tutaj użyję po prostu najwygodniejszej opcji wyświetlania pieniędzy, czyli lista graczy, jak już powiedziałem. Teraz nazwa naszych monet, ta nazwa kodowa, którą ustaliliśmy tutaj w tym przypadku coins. Klikam Enter i jak widzicie, set the display objective in slot list to coins, czyli ustawiliśmy sobie właśnie wyświetlacz pieniędzy pod listę i teraz klikam sobie tab, jest lista i jak widzicie, mam 0 pieniędzy. To nie jest żaden ping, czyli opóźnienie internetu, to jest właśnie nasz wynik w tabeli związanej z pieniędzmi, przypisanej do pieniędzy. Aby dodać sobie pieniądze, teraz wystarczy zrobić scoreboard players. Tutaj nazwa gracza będzie po add oczywiście. Tutaj nazwa gracza, trochę mi się pomyliło. Tutaj pieniądze, czyli ta nazwa kodowa tej naszej waluty, jak to sobie nazwaliśmy, a tutaj wpisujemy ilość. Na przykład dodałem sobie 123. I teraz klikam tab i widać, że mam 123 monety. Następną rzeczą, którą chcę pokazać w odcinku, są prace, system prac i zarabiania pieniędzy. Miałem też pokazać ochronę na spawnie, czyli spawn protection, ale chyba w tym odcinku nie zdążę, bo czas trochę nagli. Nie mam go zbyt wiele, dlatego lecimy do naszego command roomu, że tak powiem. I tak, zaczynamy znowu komendę scoreboard, czyli tablica wyników, objectives, add. I tutaj znowu nazwa kodowa, którą chcemy, jak chcemy, żeby się nazywało, to od razu mówię, o co chodzi. Tutaj będziemy dodawali jakby statystykę, ile bloków danego typu wykopaliśmy. I tutaj od razu mówię, jak pokazać nazwę jakby bloku, to jest ważne. F3 plus H, wciskacie F3, przytrzymujecie później H i wyświetla Wam się właśnie nazwa kodowa danego bloku po najechaniu na niego, tak jak macie tutaj Minecraft cobblestone. To jest ważne, bo po polsku tego nie można wpisać niestety. Scoreboard objectives add i tutaj nazwa tego niech będzie stone mine, czyli ilość wykopanego kamienia, no tak bardzo w uproszczeniu. Teraz statystyka i tak, stat, klikacie tab i tutaj bardzo różne rzeczy wyskakują. Na przykład tutaj jest statystyka związana z rozmnażaniem zwierząt. Tutaj będzie potrzebna statystyka mine block Minecraft i tutaj usuwacie to, co wyskoczy ostatnie, czyli nazwę tego bloku, którego nie chcecie, i tutaj dajecie stone. Nazwę to sobie wykopany kamień. Klikamy Enter. Mam nadzieję, że wszystko jest dość zrozumiałe. I utworzył się właśnie nowy scoreboard. Teraz, żeby wyświetlić go, żeby było łatwiej na tym pracować, robimy scoreboard objectives set display.
sidebar, czyli to właśnie obok Stone Mine. Siup. Aby zaprezentować wam działanie, muszę wejść w tryb survival i pokażę wam, jak to nalicza. Bardzo prosto. Wykupałem 4 kamienie. Teraz 5. Kolejne wyniki dodawane do scoreboardu. Nie działa to w przypadku na przykład cobblestone'a, bo to już jest inna nazwa kodowa, czyli tutaj jest cobblestone, tutaj jest stone. I teraz zabieramy się za robienie systemu dodawania pieniędzy za wykopany kamień. Dobra, teraz można zabierać się za komendy, które są odpowiedzialne za przypisywanie pieniędzy za daną pracę. Pierwsza komenda to scoreboard players add, czyli dodaj każdy gracz, który ma wykopane przynajmniej 4. Tutaj możecie ustawić sobie daną ilość, którą chcecie, żeby wymieniano na monetę. Tutaj macie statystykę score, tutaj nazwę kodową tej statystyki wykopania jakby. To dodaję jedną monetę za wykopanie 4 bloków, tak w skrócie. Jest to chyba najprościej, można to tak powiedzieć. Musi to wyglądać mniej więcej tak. Tutaj w końcach, zamiast końców stawiacie nazwę tą kodową z waluty, później ilość, jaką ma dodać za tą ilość wykopaną. Tutaj nazwa kodowa w score musi być kodowa nazwa tej wykonanej pracy, tak? Najprościej to chyba mniej więcej tak wygląda. Tu musi być unconditional, repeat i always active. Drugi, ważne też jest, jak są skierowane te bloki. Drugi command block ma always active, conditional i chain. I ten usuwa statystykę wykopany kamień, czyli stone mine. Tutaj właśnie jest nazwa kodowa wykopanego kamienia, w sensie tej pracy wykonanej. I ona usuwa właśnie 4 od statystyki wykopany kamień każdemu, kto ma minimum 4. Czyli po tym, jak już zostanie mu dodana ta jedna moneta. Tutaj właśnie jest statystyka. Tutaj wpisujecie to samo, żeby nie odejmowało monet. Tutaj jest tylko odejmowanie statystyki wykopania danej ilości bloków. I tutaj ta liczba stone mine 4 na końcu musi być równa z tą tutaj przy statystyce dla danego gracza. Mam nadzieję, że to w miarę zrozumiałe. I tutaj wszystkie muszą być takie same w tym akurat command bloku. I teraz prosta demonstracja, jak to działa. Potrzebny jest oczywiście tryb gry przetrwania. I wygląda to mniej więcej tak. Patrzcie teraz na wykopany kamień po prawej stronie oraz na listę graczy. Czyli mam teraz 124 monety. Wykopuję 3 kamienie. Kamień resetuje się, bo osiągnął już ten minimalny próg wymienienia na monetę. Dostałem jedną monetę i zabrało mi ze statystyki 4 punkty. Teraz znowu zrobiłem to samo i stało się dokładnie to samo. Możecie tak kopać i zdobywać właśnie za 4 wykopane bloki jedną monetę. Można to też oczywiście ustawić w innej ilości. To już tam będziecie się oczywiście, jeśli zechcecie, bawić po swojemu. Wygląda to mniej więcej tak chyba. Każdy, mam nadzieję, że mniej więcej to zrozumiał. Można tak zrobić z praktycznie każdym blokiem. W niektórych przypadkach, jak na przykład w przypadku drewna, to one się trochę różnią, bo jest na przykład log albo log 2, czyli na przykład jeśli chcecie zrobić status wykopania drewna, to musicie zrobić dwa oddzielne jakby zestawy tych command bloków. Więc nie da się tego zrobić w dwóch komendach, żeby za kopanie drewna były pieniądze, tylko trzeba to zrobić w czterech komendach. W czterech command blokach, czyli dwóch takich zestawach, bo te bloki mają różne ID, czyli tu nazwę swoją. Tak jak stone ma po prostu stone, tak samo na przykład granit ma stone, to na przykład jedno drewno jest po prostu drewnem, a drugie jest drewno 2. Tak, taką sobie nazwę przyjęli, bo to drugie jest nowsze. Na ten odcinek to już chyba tyle, bo troszeczkę czas mi już ucieka. Tak, dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę, to mi bardzo pomoże w dotarciu do większej ilości osób.
to też oczywiście będzie oznaczało, że wam się odcinek spodobał. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to tam wiecie, jest taki fajny, bardzo ładny przycisk subskrybuj. I obok tego jest też taki fajny dzwonek, po czym po kliknięciu go możecie zaznaczyć taką fajną opcję, że chcecie otrzymywać powiadomienia. I tak, jeśli chcecie zobaczyć coś, jakiś swój fajny nowy pomysł w następnym, który jest w następnych odcinków, to możecie napisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć i co sądzicie o tym filmie. Dzięki za oglądanie i na razie.